Każdy mądry ci to powie. Wiedzę o Opolu musisz mieć w głowie. W najlepszych latach festiwalu w Opolu do Opola przyjeżdżało nawet 200 akredytowanych dziennikarzy. To byli dziennikarze z przeróżnych redakcji, czasopism, telewizji, rozgłośni radiowych. Dziennikarze zaczęli przyznawać swoje nagrody, ale także fotoreporterzy pozazdrościli im tej nagrody. W związku z tym postanowili przyznawać swoje wyróżnienie dla najpiękniejszej wokalistki, piosenkarki. I tak w 70 roku na przykład taką nagrodę otrzymała Urszula Sipińska, ale otrzymała ją także Halina Frąckowiak, otrzymała ją Danuta Rin, Maryla Rodowicz. I raz był taki rok, że nie otrzymała tej nagrody kobieta. Jeśli nie kobieta, to pewnie facet, a może przebrany za kobietę. No, był taki słynny kabaret, gdzie występowała pani Pelagia, która opowiadała o tym, że pracuje w fabryce bombek i te bombki są w asortymencie od A do N. Warto prześledzić i sobie przypomnieć. Może nazwa kabaretu tej coś podpowie. Jeden z najsłynniejszych programów kabaretowych, który nosił tytuł Z tyłu sklepu. Kabaret Tej założyli go m.in. Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar. Muzeum Polskiej Piosenki dostało w darze od Krzysztofa Jaślara scenariusz tego widowiska kabaretowego z naniesionymi uwagami cenzury. To jest ksero jednej ze stronic tego kabaretu. Cenzura przepuściła dowcipy i zdania brzmiące w języku węgierskim, a przyczepiła się do wyrażenia eine kleine kalafioren und salata bitte. Nie wiadomo dlaczego zupełnie. A w tym programie, poza Laskowikiem, poza Smoleniem, występował także bardzo znany wokalista, założyciel grupy Wały Jagiellońskie. I tam śpiewał piosenkę Wybuduję sobie szklarnię. A potem jeszcze prowadził w telewizji program Śpiewające fortepiany. Mam nadzieję, że to będzie świetna podpowiedź. W latach 80. to była kompletna nowość, że może się pojawić młody wokalista, piosenkarz, niepełnoletni, i co więcej, może zrobić potężną karierę. Krzesimir Dębski z Jackiem Cyganem napisali utwór, piosenkę, która przeszła do historii. To jest w ogóle klasyka piosenki dziecięcej. Ten utwór nosi tytuł Zakazany owoc. Bardzo młody chłopak w czapce z daszkiem wyszedł na opolską estradę i zaśpiewał brawurowo ten utwór. Zresztą nie było mu później łatwo, po pierwsze, żeby pokazać, że on robi zupełnie inne rzeczy. Na przykład w 90-tych latach Krzysztof Antkowiak współpracował produkcyjnie z Grzegorzem Ciechowskim, którego już nie ma. Było trudno się wyzwolić z tego wizerunku młodego chłopca w czapeczce, przechadzającego się po deskach opolskiego amfiteatru i śpiewającego Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową. No z Krakowa. Rudy Schubert. Grubszy, bardziej grubszy ode mnie. Prowadzący? Twórca Moniki? Rudy Schubert. Schubert? Rudy Schubert? Rudy Schubert. Kto to był? Zakazany owoc. Zakazany owoc, jest. Na B? Piosenkę kojarzę, artystę. Wiem, taki młody chłopak. Antkowiak, tak? Krzysztof. Jak mu się powodzi teraz? W zespole chyba też występował jakimś. Dawno go nie widziałem. No, a Antkowiak? Mam go przed oczami. Nie, ten Szcześniak, jak mu to było, ten mały? Antkowiak. Antkowiak. Antkowiak, proszę uprzejmie. Laskowik? Mężczyzna. Z kabaretu, tak? Na szpak?
A kto? Smoleń? Nie. Tak? Laskowik? Czy ten Smoleń? A ten, Piwa. Smoleń. Ten Laskowik? Bogdan Smoleń, no. Smoleń? wiem, zmarł teraz. Bogdan Smoleń chyba.